Witam serdecznie w moich skromnych progach. Ja jestem Arrakis, a to jest 54. odcinek z gry God of War Ragnarok. Opuszczamy dom Sindriego w nie najlepszym nastroju. Niestety okazało się, że Tyr, którego uwolniliśmy z kopalni w Svartalfheimie, to Odyn. I to Odyn cały ten czas mieszkał z nami w domu Sindriego, a żeby tego było mało, to zabił naszego zajebiaszczego Broka. Tak więc cóż, pędzimy teraz do mistycznej bramy i lecimy do Midgardu, zapewne po to, żeby przetrawić całą tą sytuację. Zapraszam do oglądania. Pędzimy do bramki i wynosimy się stąd. Nie ma innej opcji. Ojcze, gdzie idziemy? Do domu. Tak, lecimy do naszego prawdziwego, jedynego domu. Domu, który jest właśnie w Midgardzie. Ojcze, możemy? Ja chciałbym zapolować. Ruszaj przodem. Możesz na nas liczyć, Atreusie. O, widzę, że młody ma zniszczoną psychę. No i w sumie nie ma mu się co dziwić. Którędy mamy iść? Pójdziemy w stronę jeleni. Znaleźć ukojenie. Tak, taki quest właśnie rozpoczynamy. No i idziemy polować na jelenie. O, chyba lecimy na nasze stare tereny łowieckie. Pięknie. Porozmawiamy o tym, co się stało. Chyba coś słyszałem. Tędy. Daj mu trochę przestrzeni. Tutaj. Ślady. Prowadzą w tę stronę. Pędzimy pod konarem. I lecimy tam, gdzie są jelony. Atreusie, przemoc nas zmienia. To, że czujesz jej skutki, nie czyni cię słabym. Z pewnością wszyscy je czujemy. Idziemy w dobrą stronę. Widzę tam połamane gałęzie. Chodź. To wszystko wciąż do mnie wraca. Nóż, Brok, twarz Sindriego. Synu. Oto i jest. Gdzie jest? A tu jest! Piękny jelon. Łokieć w górze. Celność ponad szybkość. O dobra, to my będziemy kilimować jelona. Jedziemy. Czemu? Teraz ucieka. Tak jak i my. Ja nie rozumiem. Ranne zwierzę, które krwawi, musi przestać, bo umrze. My krwawimy, a to nas rozprasza. To moja wina. Nie. Nie. Znajdź mi Sindriego. Chyba mam pomysł, gdzie może być. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby odwiedzać teraz Sindriego, gdyż Sindri, no nie będzie w najlepszym nastroju. Dobra, lecimy. Niech się dzieje, co chce. Muszę się zastanowić, co mu powiedzieć. Pewnie. Może jednak wszystko dobrze się skończy. Ciężko powiedzieć. Lecimy, sprawdźmy. Gdziekolwiek spojrzę, przypominam sobie o swoich błędach. Nasze działania mają konsekwencje. Pamiętanie o nich nie jest karą. Powiedzmy. Pędzimy dalej i wracamy z powrotem tą samą drogą. Ładnie. Tak więc do szczeliny przeciśniemy się i lecimy naszym zajebiaszczym wilczym zaprzęgiem. Wykrył podstęp, którego ofiarą wszyscy padliśmy. Powstrzymał atak, którego nie mogłeś przewidzieć. To błędne myślenie, Atreusie. Ojciec ma rację. Nawet bogowie nie kontrolują wszystkiego. Tak, słuchaj Kratosa, młody. On wie, co mówi. Doświadczony wojownik w końcu wyrżnął cały panteon grecki, jakby na to nie patrzeć. Dobra, przejdźmy sobie tędy. No i są nasze wilki. Chodźcie tu, gagatki. Wilki zaprzągnięte, więc zapewne furtka. Tak, furtka zamknięta. Otwieramy furtę i jedziemy. Świątynia Tyra. Tam jedziemy. Świątynia Tyra. Dawno nie byliśmy w środku. Tak więc będziemy mogli zobaczyć, jak ona teraz wygląda. Co się zmieniło. Sindri już raz to zrobił, więc może moglibyśmy to powtórzyć. Obawiam się, że nie, chłopcze. Kiedy dusza taka jak Broka, czyli bez fylgia, bez celu, opuści cielesną powłokę, to nie może dostać się do jeziora duszy. Nie jest po prostu martwy. Odebrano mu zaświaty. Nie ma czego skrzeszać. Naprawdę odszedł. Atreusie, jeśli dałoby się coś zrobić, to już byśmy to zrobili. Wiem. Głupio z mojej strony, że się łudziłem. Jednym słowem, Sindri spieprzył sprawę po całości. Szkoda. Naprawdę szkoda, że Broka już nie będzie. Tęsknię za czasami, kiedy jezioro było jeziorem. Chciałbym wsiąść na łódź i stąd odpłynąć. Uciec od wszystkiego. Nie uciekniesz od swoich błędów. Nie sposób ich zapomnieć. Próbowałem. Ano, pójdą za tobą na kraniec światów, braciszku. Jeśli chcesz stąd odpłynąć, wybierz konkretny cel. Dźwig na końcu mostu powinien nadal działać. Zabierze nas do świątyni. No elegancko, jesteśmy już prawie na miejscu. Musimy tylko zmienić jeszcze piętro. I kawałeczek się przebiec, gdyż jesteśmy po drugiej stronie mostu. Tak. No to lecimy. Troszeczkę ruchy zagęścimy. No i zobaczmy, co będzie się działo w środku. Jak Sindri zareaguje na naszych gości. Że Sindri tu będzie. To tu się znów spotkali. Spaja się na nowo coś, co pękło. Będzie tu. Wchodzimy. No, Sindri również pełna załamka z tego, co widać. Sindri, ja... Tak mi przykro, my... Nie. Nie chcę tego słyszeć. Nawet nie wiesz, co to znaczy. Nie darujemy tego Odynowi. Temu, którego zaprosiliście pod mój dach? Wszystkich nas zwiódł. O. Ale niektórzy dali się zwieść bardziej. Czyż nie? Oddałem wam wszystko. Mój talent, przyjaźń, mój dom, sekrety, bogactwa, a wam było mało. I co mi zostało? Straciłem rodzinę. Jest ci przykro? No to przypatrz się mnie. Co możemy zrobić? My? Z nami koniec. Masz przeżyć ty. Bez względu na cenę. Pytasz, co zrobić? Zejdź mi, kurwa, wreszcie z oczu! Chodź, chłopcze. Zostaw go. Musi być sam. No to Odyn odwalił kawał porządnej roboty. Zniszczył naszą ekipę. Definitywnie. To... Definitywnie. Nie byliśmy jak rodzina? Byliśmy. Ale miejmy nadzieję, że lada moment ukaramy Odyna za to, co uczynił nam. Tak, wracamy do domu i przygotowywujemy się do wojny. Lecimy. Nie da się już tego naprawić, prawda? Nie, ale z pewnością poczuję się lepiej, gdy Odyna dosięgnie sprawiedliwość. Sprawiedliwość? Nie o sprawiedliwość nam chodzi. Chcemy zemsty. Wszystkie moje ścieżki prowadzą do zemsty. Tylko to nam zostało. Musimy wrócić do Frei. Kiedy wrócimy, to naprawdę czeka nas wojna. Tak. Nie ma już odwrotu. Kiedy wróciliśmy do Svartalfheimu, żeby znaleźć Tyra, naprawdę tego nie chciałem. Nie o to mi chodziło. Gdybym wiedział, co się stanie z Brokiem... Wiemy, Atreusie. Wiemy. Dobra, lecimy do domu Sindriego. Tam czeka reszta teamu. Mamy pewność, że Freja będzie w domu? Czemu nie? Tajne przejście Odyna było też jego drogą ucieczki. Bez przeklętego kruka w schowku na miotły, dom powinien być bezpieczny. No i nie pogardzi sojusznikami w walce. Właśnie. Teraz wszyscy chcemy zemsty. Odyn nie będzie nas więcej zwodził. Żeby tak zakpić z pragnienia pokoju Tyra i mojego. No dobra, wychodzimy. I lecimy do środka. No i są. Wróciłeś. Jesteś z nami? Dobrze, już czas. Czas na co, jeśli można? Czas zjednoczyć wszystkie światy przeciw Odynowi. Raz na zawsze. Tyr próbował to zrobić. Ten prawdziwy. Wszyscy go kochali. I nawet jemu nie wyszło. A więc nam musi wyjść. Bo inaczej już nikt nie spróbuje. To jest Ragnarok. Tak się składa, że Odyn poznał już każdy z naszych planów. Tak, straciliśmy element zaskoczenia. A do Asgardu możemy się dostać tylko w jeden sposób i to niezbyt subtelny. Gjallarhorn. To znaczy, że przejdziemy świątynią Tyra, tutaj. Mur Asgardu jest tu. Zastępy Einherjarów Odyna zajmą miejsce pomiędzy nimi. Co oznacza, że potrzebujemy armii. Największej, jaką zdołamy zgromadzić. Takiej, jakiej Odyn się nie spodziewa. Dzięki niej dotrzemy do muru. Żeby go sforsować, potrzebny będzie Surtr. Ratatosk zdobył dla nas to. Pójdziemy tam we trzech. A ja wiem, gdzie szukać. Świetnie. A sojusznicy? Kto może do nas dołączyć? Pójdę do Helheimu. Zwerbuję armię umarłych. A ja wrócę do Alfheimu i zjednoczę elfy. Tak po prostu. Zjednoczysz elfy po setkach lat wojen. Wiesz, w Alfheimie za mną szaleją. A ty? Vanaheim? Tak. Znajdę Sigrun i zbiorę wolne Valkyrie. Midgard nie ma armii. Ani Niflheim czy Jotunheim. Zostaje tylko Svartalfheim. Ja odwiedzę Svartalfheim. Sindri? Na pewno? Dam sobie radę. W porządku. Niech sprzyja nam szczęście. Lecimy dalej. Proszę bardzo. Ha, do Muspelheimu. Lecimy przywitać się z Surtrem. Pięknie. Dobra, Muspelheim tutaj i... Tak, płonące klify. Lecimy. Wiesz, gdzie szukać Surtra? Tak, poznałem sekrety jego ołtarza, gdy byłem w Muspelheimie z Torem. Z Torem? Nie martw się, nie widział, jak tam wchodziłem. Nie o to się martwię. Słuchaj, Surtra trzeba będzie przekonać, by połączył się z żoną, Simarą. Połączył się? No, gdy się ze sobą złączą, stworzą wielkiego potwora, który zniszczy Asgard. O rany. Wybaczcie, mam pewne wątpliwości co do pertraktacji z Hræsvelgr w Helheimie. Podejrzewam, że mogłaby dać się przekonać komuś spośród umarłych. Mimirze, jesteś tam potrzebny. Nagle śmierć to zaleta? Cóż, ci dwaj powinni sobie beze mnie poradzić. Bracie, mógłbyś? Dobrze. Dziękuję. Spotkamy się niedługo. No to lecimy do Surtra bez Mimira. Po oddali kuźnia Surtra gdzieś tam jest. No tak, musi być. Dobra, jedziemy. Nie ma co. Żona Surtra. Gdzie jest? Chyba w Niflheimie. Nie ta strzała. Cholera, dobra. Teraz możemy spalić chwasty. Bierzemy zawartość. Mamy szansę ujrzeć kuźnię. I dalej w drogę. Trochę surowców nam wjechało, to cieszy. No i tutaj też mamy coś do podniesienia, również cieszy. O, i legendarka jest. Elegancko. Pięknie. Dobrze jest, ciekawe, dobrze jest. Poznali przepowiedni i nie zaszyli się w swoich światach, by ją powstrzymać. To zrozumiałe. Jest bardzo dobrze. Oby zrozumieli, czemu musi dojść do Ragnaroku. No i teraz opróżnimy sobie skrzynię. A tak na marginesie został nam jeden kruk do zabicia. Pięknie. Ostrza w łapy, młody strzała, my ostrza. I lecimy dalej. Patrz tam, Ohoho, patrz tam! Dobra, zaczynamy od tego dziada. Dobra, toporze, wracaj. Pięknie. Oj, oj, ho, 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 nie tak szybko. Dobra, topór. Zaczynamy od tego patafiana. No i dobrze jest. Dobrze jest. Młody... Strzelaj pieczęciami. Najpierw sobie ogarniemy ogniki. A teraz sobie ogarniemy tego ziutka. A drugi w międzyczasie sam zdechnął. Pasuje. Przeczucie. Gdy byłem tu wcześniej, zdążyłem się tu trochę zorientować. Okej. I którędy teraz? Tędy? A tutaj co mamy? Nic nie mamy. Dobra, lecimy. Na drugą stronę. Pod wodospadem lawy. W razie gdyby odmówił pomocy. Gotowi? Według przepowiedni on i Simara połączą się, ale kto wie, czy będą z tego zadowoleni. Chcesz zmusić te przedwieczne istoty do posłuszeństwa? No, nie wiem. Bez nich nie wygramy wojny, nie? I ładnie, słychać już Surtra. Słychać Surtra. Przed nami. Bądź gotów. Co przed nami? Aha! Dobra, ta łajza. Dobra, topór, zapraszamy topór. Dobra, do tyłu. Topór, jedziemy. Będziemy go bić na okrągło, nie jak tylko świeci. Trzeba dziada ogarnąć. Pięknie. Standardowo troszeczkę na odległość dziada pobijemy. No i jedziemy ze źródłami. Gdzie jest drugie źródło? Tu jest drugie źródło. No i nie zdążyliśmy. Dzień dobry. Elegancko. Ojojoj. Nieładnie. Drugi błąd. Niedobrze. Ojoj, cóż ten skubany fantom wyprawia. Dobra, miotnijmy sobie siekierą. Jedno z runicznych źródeł musi być schowane. A, dobra, lecimy do źródła. Drugie źródło ogarnięte i trzecie źródło ewidentnie mamy w tym miejscu. Tak więc... Może tam jest źródło. Jedziemy. I oczywiście nie zdążyliśmy. Ale jakieś zdrowie wyleciało. To się przyda. Dobrze jest. Dobra, miotnijmy sobie naszą dzidą. Teraz stuchnijmy o glebę. Dobrze jest. Jest bardzo dobrze. I teraz może mocnymi troszeczkę go pookładamy. Dobra, zdrowie wracaj. Oburzony! No i pięknie. Dobra, źródła na pewno już będą wszystkie zniszczone. No i pozostaje nam tylko Fantom. Dzień dobry! Pięknie, pięknie. Znajdźmy Surtra. Fanty pozbierane. Jakieś zdrowie gdzieś tutaj leży? Nie, ale leży szał. Oj, proszę bardzo, mamy mocny runiczny atak, który tak oto się prezentuje. Jednakże nie będziemy z niego korzystać. Korzystamy z naszego starego ataku i jedziemy dalej. To musi wyciągnąć. Jest zdrowie. Jest skrzynia. Trochę więcej zdrowia by się przydało. No ale cóż, jest jak jest, inaczej nie będzie. Lecimy. O, tu jest trochę ceramiki. Zaraz ją sobie ogarniemy. Dobrze, jest zdrowie. Nie za dużo, ale zawsze coś. O, i tu jest ceramika jeszcze. Pięknie! Tu znowu był szał. To zrobimy tak. O, i nic się nie zmarnowało. I... tak, gdzieś tutaj jest kruk. Gdzieś tu jest kruk. Pytanie tylko, gdzie on siedzi. Dobra, może tam wyżej będziemy musieli podejść. I jak zmienimy wysokość, to go dojrzymy. Wchodzimy. Jest, 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 jest. Pięknie. No nie pięknie. Teraz jest pięknie. Mamy ubite wszystkie kruki. Pięknie. No i możemy się przywitać teraz kulturalnie z Surtrem. Szukamy ognistego giganta. Odejdźcie. O ja pierniczę! On nawet nie zwrócił na nas uwagi. Dobra, porzucajmy sobie trochę toporem. Raz, dwa. I jedziemy. Elegancko z tym golemem poszło. No jest drugi. Dobra, siekiera, 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 siekiera. Dobra, siekiero, siekiero wracaj, siekiero wracaj. Dobra, jedziemy. Pięknie. Cudownie. Młody, puść wilki, niech sobie pobrykają trochę. No i teraz możemy sobie podziałać z tymi gagatkami. Dobrze jest i... jeszcze jeden zawodnik. Proszę bardzo, został ogarnięty. To ma się z czego tłumaczyć. Sam mówiłeś. Potrzebujemy go. I golemy wyżygały nam trochę fantów. No proszę, jest płomień chaosu. Pięknie! Pięknie będziemy upgrade'ować ostrza. Cieszy, to naprawdę cieszy. Chyba wszystko jest wyzbierane, tak więc idziemy do Surtra. Pogadamy z nim jeszcze raz. Nie pomogę wam. Kim jesteś? Tym, kogo szukasz. Albo jego cieniem. Czemu nie pomożesz? No bo... nie chcę. Wyjaśnij. Zginiemy. Jasne. Tak jakbyś w ogóle miał tyle powodów do życia. Nie ja. Ona. Jaki to wszystko ma sens? Rozdzieliłeś się z Simarą, żeby tak tu... czekać sobie na śmierć? Gdybyś do niej dołączył... bylibyście razem. Jesteśmy razem. Mam jej serce, a ona moje. To niewiele, ale wystarczy. Przecież wy nawet... Kochałeś kiedyś kogoś? Miłe uczucie. Więc Odyn zwycięży. I wszystkie światy poza Asgardem upadną. Tak. Musi zginąć. To prawda. Ale zamierzam chronić ją tak zaciekle jak ty. Chronisz jego. Przykro mi. Chodź. Chwila. Te ostrza. Mogę zerknąć? Wyraźnie płonie w nich pierwotny ogień. Nie pochodzą z tych ziem. Nieważne. Ale co? Włóż je tutaj, a stanę się potworem. Ale jej nie będziemy w to mieszać. Ale przecież według przepowiedni musicie się połączyć. To się uda? Czy ja mam po co tu żyć? Nie tu. Chodźcie. Gdzie idziemy? Do Iskry. O, mamy Surtra, Pięknie. Surtr. Surtr zgodził się nam pomóc, o ile nie wciągniemy w to Sinmary. Wierzy, że jego ogień skupiony w ostrzach chaosu jest w stanie zapewnić iskrę potrzebną do stworzenia potwora, który pokona Odyna i Asgard. Ta popielata postać za nic ma swoje życie i dba tylko o swoją ukochaną. Surtr nosi jej serce, ale jest pozbawiony własnego, tak jak pozbawiony jest jej bliskości. Chyba rozumiem, co musi czuć. No tak, elegancko, jedziemy dalej, jedziemy. Czyli... granicy Niflheimu i Muspelheimu. To tam powstały pierwsze światy. Nie będziecie mogli tędy przejść, nie? No ale teraz już będziemy mogli. Jedziemy. Ho, ho, proszę. To nadal ja. To może być ognik. Co nas czeka przy tej iskrze świata? Surtr może zmienić się w ognika. Pięknie. To plus twoje ostrza i moje serce powinno wystarczyć. Urosnę i będę niszczyć. Spodoba wam się. Ale co się z tobą stanie? Nie wiem. To nie będę już ja. Ale skąd ten przemieniony ty będzie wiedział, kiedy zaatakować Asgard? Macie róg. Nie? No. Więc wszystko gra? No. Oto i ona. Iskra świata. Ale tu pięknie. No, pięknie. Ej, naprawdę ładnie tutaj jest. Odyn wie, że mamy Gjallarhorn, że masz maskę, że po śmierci Broka ruszymy za Surtrem, by rozpętać wojnę. Ale mamy jakiś wybór? Nie. O tym też wie. No elegancko. Elegancko! Dobra. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Gdzie jest Surtr? Tutaj. Tutaj koleżka czeka na nas. No to idziemy. A co z Simarą? Nie powinniśmy jej powiedzieć? Nie. Za bardzo by cierpiała. Bardziej niż nie wie, co cię spotkało? W miłości. Czasem. Musisz wybrać to, co rani mniej. To wszystko nie ma sensu. Obiecajcie, że zostawicie ją w spokoju. Masz nasze słowo. Surtrze, czy dźgnięcie ostrzami wystarczy, by stworzyć tego nowego ciebie? Serce Simary jest zimne. Tak cudownie zimne. Twój ojciec ma teraz w tych ostrzach mój ogień. Jeśli odrobina mnie i płomienia iskry przeniknie odrobinę Simary, powinno się udać. Dobrze. No chodź. Myślisz, że ile to potrwa? No dzień dobry! Dzień dobry! Proszę bardzo. I jeszcze dwie dupeczki na oklep przyleciały. No dobra. Jedziemy. Oj, oj, oj. Dobra. Skubane są szybkie i są cholera dwie. Elegancko. Jedziemy. Młody, ponaparzaj trochę. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, dobra. Oj, niedobra. Jedziemy. Oszczyła go jedna. Ohoho! Łajzy niedorobione, dobra. Ohoho, bo młody jest w tarapatach. Ruchy, 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 ruchy. Pięknie. Szybki, szybki, mocny, runiczny, który oczywiście został ewidentnie zepsuty, ale za to szybkiego sobie wykorzystamy. Pięknie. Co one robią? Napierdzielają w głazy. O, i nie zdążyliśmy, szkoda. Dobra, zdrowie, zdrowie, zdrowie. I co się z młodym dzieje? Co się z młodym dzieje? Pięknie! Idzie! Naprawdę to jakoś idzie! Gdzie one znowu są? Gdzie one znowu są? Haha! Znowu się ładują! Tak więc mamy trzecią rundę! Elegancko! Jedziemy! Oj, 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 ale im się w łapy pakowałem. Jednak to nic, to nic. Pięknie! Dobra, zdrowie, zdrowie. Elegancko. Dobra, młody, naparzaj. Jeszcze może Bifrostem byśmy śmignęli. Cudownie. Poskładane. Ale tak trochę dziwnie poskładane. Jak na razie to one nas składają. Pięknie! Poszedł szał. No i mamy miśka, elegancko. Cudownie, pełna współpraca. Pięknie. I teraz Kratos, elegancko. I wyrywanie skrzydeł. No piękny widok, naprawdę piękny widok. Surtrze! Jesteś tam? Co drogie panie wyżygały? Płomień wichury. Mamy kolejnego upgrade'a. Ale tylko jedną rzecz wyżygały słabo. No dobra, jest jak jest. Idźmy obadać jeszcze Surtra, co tam ze Surtrem i będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Jestem Ragnarok. Zaatakujesz dla nas Asgard? Czekam na wezwanie. Świetnie! Słyszałeś? Wystarczy zadąć w Gjallarhorn, gdy przyjdzie czas. Wracajmy do Muspelheimu. Tam przejdziemy przez mistyczną bramę. Przywołanie zakończone, ukończone pięknie. Pięknie, naprawdę pięknie. Moi drodzy, i tak jak wspomniałem wcześniej, w tym miejscu z tym przepięknym widokiem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca, wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!